początek chcieliśmy nagrać z tobą nietypowy odcinek W tym lubię grać, bo opowiesz z jednej strony jako zawodnik czynny, tak? Czyli piłkarz pierwszoligowy, no, a z drugiej strony. No na razie jeszcze tak. No. Czyli z jednej strony jako zawodnik, użytkownik sprzętu piłkarskiego, a z drugiej strony jako producent sprzętu piłkarskiego, tak? To będziesz mógł zarekomendować swoją markę. Pytanie retoryczne, w czym lubię grać w twoim wypadku, tak? No bo ty lubisz grać w swojej marce. No na pewno. Zacząłem produkować rękawice w 2014 roku. Mamy oto tutaj taki jeden z wielu modeli. Rękawice Four Keepers. Dziwne by było jako producent rękawic, żebym grał w jakiejś innej firmie. Aha. A przez do tej pory przewinęło się ich u mnie pełno, także mówię, no, doświadczenie, jeżeli chodzi o rękawice bramkarskie, to mam spore. Kiedy w ogóle pomyślałeś o tym i postanowiłeś, że będziesz robić swoje łapki? Takie marzenie pojawiło się u mnie, jeszcze sobie przypomniałem, jak miałem chyba z 5-6 lat. Na podwórku graliśmy w piłkę, ja cały czas kopałem w piłkę, broniłem i kiedyś do kolegi, jak siedzieliśmy na mirabelkach, powiedziałem, że fajnie by było, jakbym kurde w przyszłości produkował swoje rękawice, bo kiedy nie broniłem w rękawicach, znaczy łapałem wtedy dopiero pierwsze kroki, robiłem na bramce, stawiałem, przerobiałem rękawice Asadi, polska firma. Każdy, kto stał na bramce, te łapki miał, nie? Tak, i mówię, no odklejałem, doklejałem, malowałem markerem na jakieś wzory firmy Roche, no i któregoś razu powiedziałem, moim marzeniem jest mieć własną firmę, która produkuje rękawice, no i taki pomysł wszedł w życie pod koniec roku 2013. Wziąłem kartkę, namalowałem kilka szkiców, przerzuciłem to na projekty, na komputer, wysłałem do fabryk i powstał pierwszy model topowy, który jest kontynuowany do dzisiaj. Jest to model Four Keepers Champ Black, Gold, sorki. Champ Gold, tak. To są te łapki, w których ty bronisz? To są te łapki, powiem ci szczerze, że nie mogę zaprzestać na jednym modelu. Ty testujesz wszystkie. Dokładnie, no jak widzisz, to każdy model wychodzący na rynek jest testowany najpierw przeze mnie i przez bramkarzy ekstraklasy. Później robimy burzę mózgów, wprowadzamy poprawki bądź nie. I taki model już otrzymują wszyscy bramkarze w Polsce. Już poprawiony, gotowy do bronienia, do łapania. Mówię, no, każda rękawica przed pokazaniem się na rynku jest testowana i dopracowana 100%. Powiedz, na co zwracasz uwagę przede wszystkim, produkując projekty na sprzęgliście? Przede wszystkim na piankę chwytną, tak? Tu nie ma żadnego oszukiwania, nie ma żadnego kręcenia, bo mówię, no, przede wszystkim rękawice mają pomagać, a nie przeszkadzać. Jeżeli byśmy pracowali na jakichś półproduktach, półmateriałach, to ta rękawica by nie gwarantowała komfortu podczas gry dla bramkarza, a wiadomo, jaki on jest bardzo ważny, tak? Nie możecie rękawicę zawieść nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. No, ja głównie skupiam swoje rękawice na materiałach z German Latico, na niemieckich oryginalnych materiałach, naturalnym lateksie, bo wiem, że jest najlepszy no, na świecie i takie mają docelowo być rękawice Four Keepers. No dobra, to sobie opowiesz o tych modelach, których tu trochę przyniosłeś? No przyniosłem, no dobra, no to jak powiedziałem, że Champ Gold jest to nasz pierwszy model. Pierwszy model, który zadebiutował na boiskach ekstraklasy na rękach Zbyszka Małkowskiego. Mm-hmm. Mówię, no ze Zbyszkiem też kilka razy mieliśmy już takie spotkania, dużo mózgów i zdecydował się, zaufał nam, miał do wyboru inne marki dostępne w Polsce, światowe marki, a spośród nich wybrał naszą, także jestem mu za to wdzięczny. No jest to model Champ Gold, nasza linia, od tego się wszystko zaczęło, jak mówiłem, pianka jest niemiecka pianka Giga Grip, zewnętrzna powłoka też jest naturalny lateks, special soft, niektóre firmy tę naszą
ten materiał wykorzystują do pianki świetnej, także to jest klasa. No, założy się, na pewno się czuje komfort. Rękawica jeszcze się bardziej dopasowuje po pierwszym przypraniu do ręki, także na pewno każdego, kto wybierze tą rękawicę, nie zawiezie podczas gry. Bez poczucia w stylu wypuszczasz Polskę, krótko mówiąc. No tak, no naprawdę. Podpisam, widzisz, bronię w tych rękawicach i się pod nimi podpisuję. Jeżeli ktoś widzi, że mi piłka wypada, to na pewno tych rękawic nie kupi, a na razie tak się składa. Ostatnio dobrze klei. No tak, no mówię, no przykładamy do tego bardzo istotną, żeby te rękawice były jak najbardziej komfortowe i potrzebne dla bramkarza. Dobra, tutaj masz taki model, nie wiem, no inny kolor jest na pewno, a czym się różni poza kolorem? Czym się różni poza kolorem? No teoretycznie wszystkim. Tak, bo na pewno, no mamy na daną chwilę 16 modeli for keepers. 16 masz, 16, tak. I każdy, znaczy większość jest na innych piankach, także do wyboru do koloru. Ten model seria Ultra powstała na początku, weszła w życie w 2015 roku. Świeżyna, tak. No staramy się, powiem Ci, że iść za postępem technologii. Jak się pojawia jakaś nowa pianka, to chcemy ją wdrożyć w życie najpierw w wcześniejszym przetestowaniu. No tu wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić rękawice w kolorze, bo są pasjonaci, że rękawica musi być przede wszystkim tylko biała, cała biała. No tu poszliśmy troszkę odskocznia, jest inna, czarna, z jakimś tam kolorowym pod ściółką i nowa pianka, której nikt w Polsce jeszcze nie używał. My ją mamy w dwóch modelach, po pierwszych testach i w ogóle użytkowaniu przez bramkarzy pierwszej ligi, no są bardzo zadowoleni. Pianka nazywa się Adhesion Ultra Grip, także... Co ją charakteryzuje? W czym się charakteryzuje? Inna? Że jest wytrzymała i no, zapewnia dobry chwyt w każdych warunkach. Czyli ma być wytrzymalsza niż ta dotychczasowa jeszcze, nie? Jeszcze bardziej, tak, bo mówię, no bez sensu jest też kupować rękawice, gdzie po miesiącu czasu one się już zajadą, je po prostu wyrzucamy, tak? No my mówię, stawiamy na jakość, nie na ilość. I zadowolenie bramkarza to jest nasz priorytet i taką myślą my podchodzimy do każdej indywidualnej rękawicy. Ty ile mniej więcej zużywasz w ciągu rundy albo sezonu, jakbyś miał wyliczyć? No, kurczę, ciężkie pytanie, bo gdzieś 4 mecze, 5 meczy bronię i już później myślę nad nowym modelem, żeby go przetestować, wdrożyć w życie. No i na treningach też, jak widzisz, jak wcześniej mówiłem, no muszę przetestować te wszystkie rękawice. Chciałbym bronić cały czas w jednym modelu, ale no niestety nie da się, bo mówię, no wszystko musi być przetestowane. Ja zużywam gdzieś w ciągu rundy 15 par. Z 15 par, no ale tam nie oszczędzasz generalnie. No nie oszczędzam, no, jest jeszcze, że dzieci po meczach są rękawice, także to też się jakieś odda na jakieś konkursy, licytacje, tak, na akcje charytatywne, także jest tego trochę. Staram się pomagać. Mówię, no wszystko musi być przetestowane przeze mnie, przez jakby powiedzieć, ręce szefa musi przejść, dostać tą pieczątkę, akcept i idzie. Znak jakości z kibu. Tak, dokładnie. Dobra, Piotrek, z tego co kojarzę, to od niedawna masz też w ofercie model typowo pod kobiety, tak? Typowo pod kobiety, zgadza się. Dlaczego tak? Bo miałem dużo zapytań od właśnie bramkarek z całej Polski, czy mamy rozmiary jakieś tam juniorskie, czyli tam od 4 do 7 i czy mamy jakiś model dla kobiet. No i mówię, że na daną chwilę nie, ale da się to zmienić. No i postanowiłeś to zmienić. Tak. Kartka, długopis, kredki, flamastry. Kilka szkiców i powstał tak model. Ale różowe są z tego. Różowe, tak. Na piance w barwach biało-biało-różowych, na piance różowej, także dziewczyny są zadowolone. Mają jeszcze ochronę palców, bo wiadomo, jakie mają delikatne. No i typowo to jest model pod kobiety, ale nie ukrywam, że też bramkarze je biorą, bo no, chcą się wyróżniać. Tak. Aha. Czyli faceci też biorą? Też biorą, no też się nadaje, także mówię, no, do koloru, do wyboru, do każdego. No dobra. Powiedz, masz jeszcze jakieś niespełnione marzenie w związku z tymi rękawicami?
niespełnione marzenie. Kurde, marzenia pojawiają się i znikają. No, ja mówię, no, chciałbym, żeby moja firma Forkeepers tak się rozwija, jak się rozwija. No i głównie to, żeby każdy bramkarz, który założył nasze rękawice, był zadowolony. To jest moje marzenie i na razie mam nadzieję, że tak jest, że ich nie zawodzimy, także takie ciche. Dobra, dzięki. Dzięki.